Zaszczytem wielkim jest dla nas, że możemy gościć panią profesor Ewę Chojecką, która jest wybitną historyczką sztuki, wybitną znawczynią reformacji, właściwie już domownikiem w naszym centrum, darzy nas przyjaźnią od wielu, wielu lat i jest sprawczynią polskiej wersji tej wystawy. Wystawę przygotowało Niemieckie Forum Europy Wschodniej w Poczdamie, ale właśnie spolszczenie i to, że to jest wystawa wędrująca po różnych miejscach Polski, ale nie tylko Polski, bo przed nami prezentowana była w czeskim Cieszynie, jest wielką zasługą pani profesor. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie wszystkich. Dziękuję za zaproszenie i chciałabym powiedzieć, gdzie wystawa już zdążyła zaistnieć, ta, którą państwo macie przed sobą. Była najprzód w Bielsku, na Zamku Książąt Sułkowskich. Później powędrowała do Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim była w czasie uroczystości reformacyjnych końcem ubiegłego roku, po czym zabrali ją dla siebie ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim, ale po stronie zaolziańskiej, czeskiej, w kościele na Niwach. Jeżeli państwo tam znacie te okolice, to wiecie, gdzie to jest, na samej granicy nad Oldzą. Stamtąd przybyła teraz tutaj do państwa, do Krakowa, a następnie powędruje do Opola. Także za każdym razem obserwuję jedną ciekawą rzecz, że odbiór jest bardzo zróżnicowany, zainteresowanie różne w zależności od środowiska i sądzę, że tak ma być, bo cały problem tutaj pokazany jest polifoniczny. I my też jako odbiorcy, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Opolu, czy w czeskim Cieszynie, za każdym razem na inne sprawy zwracamy uwagę i coś innego nas szczególnie interesuje. Bo przecież z tego wychodzi cała wrażliwość naszego regionalizmu, który sprawia, że jesteśmy tutaj uwrażliwieni na takie lub inne sprawy. Ciekawa będę potem na końcu naszego spotkania, co dla państwa jest szczególnie tutaj interesujące. Z tą wystawą to było tak. Przygotowali ją nasi koledzy historycy sztuki i historycy w Poczdamie, jak już pan dyrektor powiedział. I miała ona wersję niemieckojęzyczną, którą przełożyliśmy na język polski, z tym, że cały schemat, układ, program został niezmieniony. I myśmy przyjęli, że no, nie można pokazać wszystkiego. Na pewno państwo już zauważyliście, że dokonywano i musiano dokonać wyboru tematów, które przy poszczególnych planszach występują. Bo wystawa obejmuje całą Europę środkowo-wschodnią. Pojęcie, które dzisiaj myślę, że jest ważne. Dlatego, że my wyczuwamy, to jest ten obszar, który my dziś nazywamy krajami postkomunistycznymi, za żelazną kurtyną, z wyłączeniem Rosji i stąd nasze pytanie, jak przebiegały pewne procesy konfesyjne na tym obszarze, wydaje się uzasadnione. I może kiedy spojrzeć na początek tego wszystkiego, tak jak to zostało zaprezentowane tutaj,
To może o jedno pytanie tutaj sobie postawmy. Te wszystkie plansze mają pewne elementy wspólne. Górne bordiury i dolne w takim mocnym, cynobrowym kolorze, powtarzające się i tworzące jednolitość kompozycyjną. I teraz pojawiają się inskrypcje, pojawiają się obrazy, pojawiają się widoki miast i mapy. A właściwie mamy tutaj kilka elementów wizualnych, które tworzą pewną całość. I my oglądając to, na co najpierw zwracamy uwagę? Nie na teksty, na obrazy. My jesteśmy wrażliwi na obraz. Obraz nas przyciąga. A potem objaśnienie do obrazu. Ale pierwsze nasze wrażenie jest wrażenie tej wizualizacji obrazowej. A obraz jest dwojakiego rodzaju. To z jednej strony jest wizerunek portretowy, to może być scena figuralna, to może być karykatura, ale to jest też obraz, mapa. My mamy pewien obraz geograficzny, zakodowany. I przecież tego w rzeczywistości tak oglądać nie możemy. To jest zredukowanie do małej formy i dopiero wtedy dla nas ona staje się czytelna. Ten kształt owej Europy środkowo-wschodniej. Jakżeż ona wygląda inaczej w porównaniu z tym, co dzieje się dzisiaj. Realia polityczne wtedy wyglądały zgoła inaczej. Stolica reformacji Wittenberga znajduje się właściwie poza tym obszarem, tu. Ale już Brandenburgia, już ziemie, które dzisiaj są Litwą, Łotwą i Estonią, czyli Baltikum, pojawiają się na naszej mapie bardzo wyraźnie. Ogromny obszar Rzeczpospolitej, obojga narodów, rozdrobnione Czechy, Morawy, Śląsk, Marchia Górnołużycka, ten Wiedeń z obszarami Styrii sięgającej gdzieś do Morza Adriatyckiego, olbrzymi obszar Królestwa Węgier, z którego resztówkę dzisiaj mamy, i Imperium Osmańskie, z którym próbuje się lepiej lub gorzej prowadzić dialog. Używam słowa dialog, ponieważ nurty reformacji znalazły tutaj sprzymierzeńców, o czym powiem za chwilę. Także jest oczywiście widok samej Wittenbergi, jest kościół zamkowy, jest ten jakby początek owego ruchu reformacyjnego, ale równocześnie jest i wprowadzenie elementów jakiejś wizualizacji takiej trochę scenicznej i tekst, który jest krótkim objaśnieniem, możliwie krótkim, bo przecież to nie mają być traktaty, to ma być wystawa, która wizualizuje pewne rzeczy. I to był problem. Zauważycie, że tu za każdym razem starano się wybrać to, co najważniejsze. No tak, ale dla jednego to będzie ważne, dla drugiego co innego. Jakąś decyzję musieli podjąć. Państwo oglądając tę wystawę, możecie przyjąć do wiadomości albo powiedzieć, no tak, ale ja to widzę inaczej. I też będziecie mieli rację. Bo tutaj to nie jest wystawa, która podaje do wierzenia. Ta wystawa stawia pytania. Ona stawia też pytania o to, czym
reformacja i nurt reformacyjny jest dla Europy dzisiejszej ważny. To nie zostało tu nigdzie powiedziane expressis verbis, nigdzie. Ale my sobie to pytanie stawiamy. My sobie stawiamy pierwsze pytanie, jak idzie o Rzeczpospolitą, no tak, ale w XVI wieku to sytuacja była bardzo zróżnicowana i właściwie nie było do końca jasne, czy Polska będzie protestancka, czy katolicka. Mam tutaj taki drobny element, który może tę rzecz unaoczni. Co to jest? W zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w sąsiedztwie, w Collegium Maius, znajduje się zbiór klocków drzewolutniczych, które przywiezione zostały z Wittenbergi, z Biblii Luterańskich do Krakowa i tutaj wydane i drukowane powtórnie w Biblii Katolickiej Leopolity. Pierwsze ilustracje drukowanych polskich Biblii zaopatrzone są w drzeworyty Marcina Lutra z Wittenbergi. Bardzo ciekawa sprawa. To były lata 60. wieku XVI. Widocznie wtedy nie widziano jakiejś dużej różnicy pomiędzy tym, co wydawano w Wittenberdze, to, co wydają w Krakowie. No, drzeworyty bardzo dobre artystycznie, oni je chcą sprzedać, to my je kupimy. I drukarze po prostu przejmują je. Jeden tylko moment, jeden był kłopot tutaj. Mianowicie były ilustracje do Apokalipsy. Wspaniały traktat teoretycki wręcz, nadający się do wspaniałych ilustracji graficznych. I nie tylko graficznych, malarskich przecież też. No tak, ale tam występuje ta nierządnica babilońska, która ma na głowie trójdzielną papieską koronę. Co z tym zrobić? No po prostu ją się usunęło. Takie drobne, zabawne szczegóły, wzruszające w gruncie rzeczy, bo ten kontakt artystyczny przecież istniał, prawda? Ta wymiana środkowoeuropejska tutaj funkcjonowała i te do dzisiejszego dnia przecież w zbiorach uniwersytetu istniejące zbiory tej starej grafiki XVI-wiecznej. Te klocki, z których odbijano drzeworyty do drukowanych książek istnieją. To z takich zabawnych rzeczy. Ja to kiedyś opracowałam, przed wielu laty wydałam to w formie publikacji i panu dyrektorowi daję to w tej chwili jako pamiątkę naszego tutaj spotkania przy okazji tej wystawy. To takie krakowianom będzie do tego z rzeczy ciekawych. Proszę państwa, ale tak popatrzmy się, co tutaj dalej jest. W tej naszej wystawie mamy ukazanie rozprzestrzeniania się nurtów reformacyjnych, które już od samego początku były bardzo zróżnicowane. Reformacja to nie jest jeden kierunek. To są przede wszystkim dwa główne. Jeden wittenberski, a drugi szwajcarsko związany z kalwinizmem, prawda? Nas głównie interesuje jednak ten nurt idący z Wittenbergi, z pewnymi ważnymi elementami, które tutaj próbowano możliwie krótko i w zwięzły sposób pokazać. Tutaj mamy bardzo ciekawą scenę, rzadki przykład takiej historycznej ilustracji z epoki, w której ukazane jest to, co nazywamy dzisiaj Confessio Augustana, czyli gdzie Filip Melanchthon, przyjaciel i współpracownik Marcina Lutra, przedstawia na Sejmie Rzeszy
zasady swojej nowej konfesji. Stąd do dzisiaj mówimy konfesja ewangelicko-augsburska, augustana. I motyw kielicha, to ciekawe, to często się pojawia jako wyznacznik, znak symboliczny ruchu reformacyjnego. Dlaczego? Ponieważ przyjęto zasadę komunii pod dwiema postaciami dla wszystkich. W Kościele katolickim mamy ją dla duchowieństwa zarezerwowaną. Tutaj mamy ową, jak nazywamy, utrakwę specję pod dwiema postaciami, stąd nazwa utrakwiści. Z tą nazwą pewnie też Państwo się spotkali. My mamy taką ciekawą historię na Śląsku Cieszyńskim. Otóż to może być temat Państwa wycieczek latem. Wiecie, co to są leśne kościoły? No właśnie. Leśne kościoły powstały, to są umowne. W lasach nie ma żadnych kościołów. W okresie kontrreformacji w XVII wieku wyznanie protestanckie było w państwie habsburskim zakazane. I co ci miejscowi ludzie robią? Kościoły im zabrano, zrobiono rewizję w domach, pozabierano wszystko, co mogło świadczyć o heretyckim pochodzeniu. No to idziemy do lasu i tam odprawiamy nabożeństwa. I zachowało się, odkryliśmy w XX wieku i dzisiaj, jeszcze ciągle odkrywamy nowe, w lasach Beskidu miejsca tajnych nabożeństw, gdzie odnajdujemy głazy, gdzie nieporadną ręką ktoś wykuł motyw krzyża i kielich. To jeszcze idzie z czasów chyba XV wieku, z czasów husyckich. To przecież jest pogranicze z Czechami. Czyli ten motyw kielicha jako znak utrakwistów, jako znak, symbol pojawia się w tych leśnych kościołach. Najbardziej znany no to jest ten leśny kościół na Równicy pod Ustroniem. Drugi mamy na Błoniach w Bielsku. Potem spowiedzisko w Leśnej Górnej już na pograniczu czeskim. Kilkanaście tych miejsc odkryliśmy. Bardzo ciekawa historia kulturowo. I dzisiaj przywrócono jako ich znaczenie. Tam się odbywają też latem nabożeństwa. Tam schodzą się nieraz po parę tysięcy ludzi i już jawnie, bez obstawy, że czy idą już cesarscy, czy trzeba uciekać, odprawiają nabożeństwa. Ale też jako szlak turystyczny, jako droga wycieczek górskich, polecam Państwu na letnie wyprawy w góry. To każdy tam na miejscu Wam powie, którędy trzeba pójść. Ale wróćmy, to wszystko poszło od tego jednego bardzo pięknego, zresztą późnogotyckiego kielicha, który tutaj został pokazany. I teraz, proszę Państwa, tu jest jedna ciekawa sprawa. Proszę zauważyć, nie mamy tutaj terytoriów jednorodnych konfesyjnie. Europa środkowo-wschodnia jest przemieszana. Są katolicy, luteranie, kalwini, bracia czescy, arianie, utrakwiści, prawosławni. I proszę zobaczyć, to jest mozaika. Zupełnie coś innego niż to, co nam zaprezentowała Europa środkowo-zachodnia. Nasz obszar w owym czasie jest mozaiką konfesyjną. Jest polifonią konfesyjną. Tymczasem w Europie Zachodniej i Środkowej, Środkowo-Zachodniej decydują się miejscowi suwerenowie na
coś, co my powiemy, jest barbarzyństwem. 1555 decydują się na zasadę obowiązującą cuius regio, eius religio. Czyja władza? Tego wyznanie. No ja dziękuję. Drodzy Państwo, gdyby dzisiaj ktoś coś takiego zastosował, to by cała Europa powstała buntem, prawda? A jednak tak było. I rezultatem tego jest wojna 30-letnia, która zrujnowała Europę Środkową i zostawiła ją właściwie w gruzach. Taki Magdeburg przestał istnieć, został spalony przecież. Także sprzężenie zjawisk reformacji, nurtów, które miały uzdrowić chrześcijaństwo, miały przywrócić przedustanowiony porządek, ad fontes i przywrócenie do źródeł, zaowocowało olbrzymim konfliktem politycznym. Myśmy na naszych terenach tutaj w tym stopniu w Rzeczpospolitej tego nie doświadczyli. Właściwie Rzeczpospolitej była wojna 30-letnia oszczędzona, prawda? Ale Śląsk już nie. Tutaj na obszarach na zachód od Rzeczpospolitej to okres pierwszej połowy XVII wieku to jest katastrofa. Rezultat cuius regio, eius religio. I tymczasem tutaj mamy owo wielkie zróżnicowanie, ale jeszcze coś z drugiej strony powiedzmy sobie. Konfesja była elementem państwowo-twórczym. Czy nam się to podoba, czy nie? Państwa protestanckie, państwa katolickie, jednorodne wtedy, w tamtym czasie, ze wszystkimi także negatywnymi tego skutkami, ale one były. Tymczasem tutaj mamy sytuację polifoniczną, zróżnicowaną. Nim w XVII i XVIII wieku rzeczy się będą zmieniały, aż do epoki oświecenia, do końca wieku XVIII, kiedy na terenie choćby monarchii habsburskiej pojawia się patent tolerancyjny 1781 Józefa II, który zapowiada tolerancję wobec innowierców, czyli wobec protestantów i Żydów. To na terenie monarchii habsburskiej zaczynało funkcjonować od końca XVIII wieku, inspirowane oczywiście przez francuskie oświecenie. Ale to już historia późniejsza. Czy mogę coś dodać? Tak, jak najbardziej. Nie wiem, czy Państwo się jeszcze, czy Państwo się zgodzą z takimi paradoksami środkowoeuropejskiej reformacji, bo protoreformacja to jednak Europa Środkowa i to Praga i to Jan Hus, więc to nie jest tak, że jesteśmy na uboczu i Wittenberga jest daleko, nie mówiąc już o Genewie. I pierwsze państwo luterańskie to jest też Europa Środkowa, to są Prusy, sekularyzowane Prusy książęce, więc nie mamy tutaj Szwecji, nie mamy tutaj Anglii, ale właśnie mamy pierwsze państwo luterańskie. I taka rzecz, która zawsze mnie zastanawiała, nie wiem, czy Państwo się zgodzą z tym wrażeniem, że również następuje takie odwrócenie. Jednak luteranizm, który tam w swoim jądrze miał taki charakter szlachecko-książęcy, u nas, to myślę, że będzie widać też na tych planszach, jest kojarzony jednak z miastami i z mieszczaństwem. Natomiast kalwinizm, który miał wyraźnie miejski charakter, u nas się staje szlachecki.
Na Węgrzech zwłaszcza. Na Węgrzech się staje tak. Szlachecki, więc no, te wiejskie kościoły, zbory kalwińskie, które mamy na Węgrzech, pokazują, że właśnie przerabialiśmy to w jakiś sposób na własne potrzeby i na własną sytuację. I oprócz tych głównych wyznań, i takich jest tutaj bardzo wielu, bo rzeczywiście ta mapa jest patchworkowa, przecież są nawet takie malusieńkie wspólnoty, tak jak ci tutaj Huterianie, pogranicze Moraw i Słowacji dzisiejszy, uciekinierzy ze Szwajcarii pod wodzą Jakoba Hutera. No to też tak było, że patent tolerancyjny był wspaniały, ale tylko dla niektórych, to znaczy dla luteran, dla kalwinistów i dla Żydów. Niektóre radykalne wspólnoty, takie właśnie jak Huterianie, którzy wierzyli, że ich osady tworzą takie arki Noego i oni dążyli do tego, żeby być samowystarczalnymi w ramach takich miejscowości, no jednak byli zbyt radykalni i byli nietolerowani, więc była Europa Środkowa gospodą wygnańców, gospodą innowierców, bo i uciekinierzy z Salzburga, tak prześladowani luteranie właśnie z Tyrolu do nas docierali i takie wspólnoty, ale jednak nawet te przemiany związane z patentem tolerancyjnym no nie pozwoliły im tutaj zagrzać miejsca. I Huterianie akurat wyemigrowali do Ameryki, gdzie bardzo się zbliżyli do Amiszów i dzisiaj razem tworzą te wspólnoty. Ale myślę, że nadal jest bardzo przyjemne śledzenie śladów, bo byli niesamowitymi rzemieślnikami, winogradnikami, ceramikami, za to byli cenieni. Więc jeśli pojadą Państwo w Białe Karpaty nad Bratysławy i zetkną się Państwo z taką piękną ceramiką z Modry, to są oni. Jeśli obejrzą Państwo wystawę w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, to jest jedyne muzeum, które posiada w Polsce wielką kolekcję ceramiki huteriańskiej. A ja osobiście proponuję wyjazd chociażby do czeskiego Cieszyna, do Billi, gdzie za 120 koron można kupić pyszne białe wino, i to się nazywa habanskie sklepy, bo oni byli habanami nazywani. I na tej etykiecie dzisiejszej cały czas wspomina się ich jako doskonałych winogradników. Rzeczywiście pyszne wino. No i jeszcze coś. Proszę Państwa, Siedmiogród, który dziś jest częścią Rumunii, ale kiedyś był samodzielnym przecież księstwem. Nawet królów dawał, prawda? Siedmiogród balansował pomiędzy Habsburgami i Imperium Osmańskim, tureckim. Przy czym był to teren wszystkich uciekinierów i wypędzonych emigrantów, uciekinierów konfesyjnych z Europy. Oni zasiedlali właśnie Siedmiogród. A w pewnym momencie, kiedy Siedmiogród staje się lennikiem sułtana, dzieje im się najlepiej, dlatego że Stambuł nie był zainteresowany sprawami konfesyjnymi, już zapłacił podatki, wszystko niech robią poza tym, co chcą. I była to najbardziej liberalny i najbardziej tolerancyjny obszar Europy ówczesnej. Brzmi to dość niezwykle. Siedmiogród. Można jedno pytanie? Bardzo proszę. Tak, czy jest uprawniona teza, że w czasie panowania Zygmunta Augusta mniej więcej pół na pół szlachta polska była protestancka? I tylko się właśnie wahał król, czy przyjąć się kalwinizm, czy nie? Tak było. Jeszcze drugie pytanie. Ad vocem tego, nie jestem królem waszych sumień. Nie, no to znane. To jest jego powiedzenie znane. Oczywiście. Zresztą była uchwała sejmowa w sprawie powstania kościoła narodowego, odrzucona przez papieża, ale król nie zrobił nic w tym kierunku. A drugie pytanie. Czy pani zdaniem nauka Kalwina o predestynacji odpowiadała przekonaniu szlachty o jej wyższości, o jej lepszości, i czy dlatego
właśnie kalwinizm tak się rozpowszechnił wśród szlachty, zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech, gdzie też tej szlachty i na Litwie. I na Litwie, tam byli kalwini przecież, tak, szlachta litewska była kalwinistą. Tak, tak. Trudno, czy mieli takie wyobrażenie, trudno powiedzieć. To by trzeba sięgnąć bardzo głęboko i ja nie czułabym się tutaj upoważniona do tego, żeby wyroki takie wydawać, bo zabrzmiałoby to przeciwko szlachcie kalwińskiej. Ale że pewna surowość i ostrość i bardzo radykalna postawa wewnętrzna istniała, to fakt, prawda. I przecież tradycja kalwińska szlachty na Litwie do dzisiaj jeszcze tu, gdzie istnieje, jak jeszcze ostatnio rozmawiałam z przedstawicielem rodziny Radziwiłłów, to o tym mówili bardzo ciepło. Chociaż chyba pana zmartwię, powtarzając pewne ustalenia historyków dzisiejszych, szlachta chyba miała małe pojęcie o nauce, o predestynacji i z przyjęciem religii kalwińskiej wiązało się przede wszystkim to, że można było swoje dobra wyłączyć spod jurysdykcji Kościoła katolickiego i nie musieć płacić podatku. I rządzić się samemu, powołać. Przepraszam, dopowiem. Było tak. Wtedy powiedzenie taniego kościoła. Nie płaciło się dziesięciny. Tani, tak. Tani kościół. Dosłownie, tak to należy przetłumaczyć. Tani kościół. Także chyba wyższość taniego kościoła. No, to się sprzęga z ich życiem, z ich egzystencją, z ich sytuacją gospodarczą, społeczną, cywilizacyjną, to przecież nie dzieje się w odrębniony sposób, prawda? Cóż my tutaj mamy dalej? Tutaj, tu był problem. Jak pokazać dzieje reformacji w Rzeczpospolitej Obojga Narodów? Wybrano, to właściwie to jest osobny wielki traktat. I tutaj wszyscy Państwo będą mówili, no tak, ale tu brakuje tego, tego, tego i tamtego. Pokazano Komeńskiego, który przybywa do Leszna. Pokazano Zygmunta Augusta. Pokazano Jana Łaskiego, o którym prawie że u nas zapomniano. I wreszcie, no właśnie, tu jest problem. Na dole mamy toruńską rabację i kościół warszawski, bardzo piękny, powstały tuż przed rozbiorami. Zresztą muszę powiedzieć, że środowisko protestanckie warszawskie, nieduże, ale przecież istnieje do dzisiaj, to są te Fuksy, Wedle, to jest to całe towarzystwo w czasach XIX wieku tworzący wielką działalność pracy od podstaw i organiczną. Bardzo interesujące, jak idzie o potencjał intelektualny, Lindę. No. I tymczasem mamy drugie środowisko u nas. To jest środowisko Śląska Cieszyńskiego. To jest środowisko małomiasteczkowo-chłopskie. Istnieje do dzisiaj. Z bardzo dużym, dynamicznym potencjałem rozwojowym. Ja ich obserwuję z zdumieniem. Proszę Państwa, nawiasowo powiem o jednej rzeczy. Co się działo po II wojnie światowej? Kościoły ewangelickie były albo opuszczone, albo przejęte przez Kościół katolicki. Dzięki temu się uratowały, ale było ich coraz, coraz mniej. Tymczasem tam, w tym kąciku na Śląsku Cieszyńskim, okazuje się, że po II wojnie światowej pobudowano
22 nowe kościoły ewangelickie. Bardzo dobre, jak idzie o architekturę postmodernizmu. Panie kolego, osobny to będzie temat, który warto będzie przebadać, ale o czymś to świadczy. Przy czym to są nieduże budowle, bardzo takie minimalistyczne, bardzo nowoczesne i w wydaniu sztuki dzisiejszej tu i teraz współczesnej. To się zaczyna w latach 70., 80., 90. XX wieku. Jest z tego, powtarzam, 22 nowe. Czyli, że była i potrzeba, budowano z własnych środków, bo przecież żadnych unijnych pieniędzy nie było, żadnych dotacji państwowych nie było. Te społeczności miejscowe po prostu robiły to własnymi środkami. A architekci projektowali bardzo dobrą formę architektoniczną. Jak pojedziecie państwo do Tychów, do Hołdunowa, do w Cieszyńskim takie Bażanowice, no to są, to jest rewelacja przecież architektonicznie, artystycznie, no przecież świetne. Także to jest też osobny temat na wycieczki, na zwiedzanie. Co warto, pani profesor, tutaj powiedzieć, jeżeli można. Tak. Wspomniała pani o Kościele Świętej Trójcy, tak. Ale jesteśmy w Krakowie i koniecznie trzeba powiedzieć, że Kraków to jest ponad 450 już lat reformacji pod Wawelem. I mieszczanie krakowscy, i krakowscy patrycjusze, i nie wedle tym razem, tylko inne nazwiska, zapisały się z złotymi zgłoskami w historii naszego miasta i zbór ewangelicki, ewangelicka Ozmurski w Krakowie jest zborem czynnym. On jest, funkcjonuje i promieniuje swoją kulturą na to miasto. Na Grodzkiej ulicy. Przy ulicy Grodzkiej, tak jest. No tak, Marcin. I tak, kościół odziedziczony po zakonnicach nadal nazywający się świętego Marcina. I jak tu wspominamy, jak tu w protestantyzmie nie nazywamy kościołów imionami świętych, ale też nie odbieramy im, prawda? Jeżeli kościół dostaliśmy pod nazwą świętego Marcina, to tak pozostaje. I w związku z powyższym warto tutaj właśnie w tym miejscu, kiedy mówimy o Świętej Trójcy Warszawskiej, powiedzieć o tym, że u nas zawsze, no, ponad już 450 lat, to jest jedna z najstarszych w Polsce parafii ewangelickich. Tak. Ale ten pierwotny zbór został spalony. Tak, prawda? Tak zwany blok, który był na Jana, tam na, gdzie... Na Świętego Jana. Kino sztuka. Właśnie, tak, tak jest. Także tak to było. Ona został bardzo ciekawe sprawy. Zlikwidowany. W Krakowie jest parafia luterańsko-kalwińska. Tak jest. Od samego 450 lat. Ekumeniczny, tak jest. W Warszawie jednak są oddzielne. Jest inaczej. Dlatego tutaj warto podkreślić, jesteśmy w Krakowie, mówmy też o tym, prawda? No, tumulty krakowskie bardzo się dawały luteranom, wtedy ewangelikom bez znaki. Tam również, no dlatego brok zlikwidowano, prawda? I później od miasta cały problem przecież potopu szwedzkiego. Tak. Kiedy ich wtedy uznano za zdrajców, prawda? Że oni z wrogami są w konszachtach i coś tam i to. No, jak jesteśmy w Hipokratach, nie ma tutaj na przykład kogo nie ma, on chyba zuby. No właśnie, tu już co tu jeszcze kogo nie ma. Także to jest tak zasygnalizowane, tylko bardzo ogólnie, bo trzeba tę całą Europę Środkową i Środkowo-Wschodnią ogarnąć i stąd już zaczynają się słuszne uwagi, że no, przecież tutaj to i to i to powinno jeszcze się pojawić. Znaczy trzeba o tym mówić, prawda? Szczególnie w Krakowie, który no, ma te tradycje bardzo takie, właściwie od początku protestantyzmu polskiego, prawda? To jest istotne. Tak. Ja przepraszam, że jeszcze dygresja o małej i prężnej wspólnocie warszawskiej, ale to tak a propos kobiet reformacji, no nie tylko w Wedele, nie tylko Brinkle, ale nie mielibyśmy sztuki kochania. Tak, nie Haliny Wysłockiej, takiej rewolucji seksualnej w PRL-u. Także Kateryna von Bora, nie Halina Wysłocka. No działo się. Gdyby nie Katarzyna von Bora, która zresztą była świetną gospodynią i właściwie businesswoman, to nie byłoby Angeli Merkel.
Dobrze mówię? Tak. No, dobrze mówię. Tak. Proszę Państwa, i tutaj sprawy śląskie, no to jest cały problem teraz, dlatego że tutaj mamy tę historię, która rozwidla się po wojnach śląskich, która inaczej potoczy się w części Śląska, który przyłączony zostaje do państwa pruskiego z orientacją na Wrocław i Berlin, a inaczej z częścią południową, która pozostaje w tym nurcie habsbursko-wiedeńskim. Też możemy sobie zrobić taki krótki przegląd, jak wiele właśnie dzieł protestanckich reprezentuje Europę Środkową na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jest Świdnica, to są kościoły artykularne w Górnych Węgrzech na Słowacji, będą tu też widziane. To są wspaniałe barowne kościoły Siedmiogrodu. Co jeszcze mamy? Mamy Pamięć Świata. Mamy na przykład Archiwum Braci Czeskich z Leszna i z Poznania, zapisane właśnie na liście Pamięci Świata, jako to ogniwo, które pozwoliło zachować ciągłość, tak? Bo bracia Czescy przez Wielkopolskę do Amsterdamu, potem, żeby jakoś się odrodzić w dzisiejszych Czechach, no potrzebowali tego ogniwa, że ta ciągłość nie została stracona. Mm-hmm. Może jeszcze coś Państwu przychodzi do głowy, to tak na szybko zrobiłem rekonesans. Interesuje jeszcze kościół w Cieszynie. Kościół Jezusowy w Cieszynie, budowany po pokoju Altranstedt w pierwszej połowie wieku XVIII. To jest ten, który tutaj Państwo mają. On jest niezwykły, ponieważ budowany był w czasach rozkwitu sztuki barokowej, najświetniejszej barokowej sztuki tamtego czasu na terenie monarchii habsburskiej, oczywiście w najlepszych tego realizacjach. On jest ostentacyjnie oschły i antybarokowy. Zdumiewające, dopiero kiedy się wejdzie do wnętrza, jest ołtarz i ambona w barokowym wydaniu zrealizowana. Reszta jest ascetyczna. I ten kontrast stylistyczny mówi więcej niż wszystkie traktaty na ten temat. Prawda? Mieści się w nim 10 tysięcy ludzi. Tak. Kościół Matka. Tak, Kościół Matka. No to był jedyny na tym całym obszarze, gdzie tam pielgrzymowali, nawet ja gdzieś czytałam pamiętniki. Szliśmy do kościoła piechotą, szliśmy 8 godzin w jedną stronę. No, mieli kondycję. O ile pamiętam, Świdnica zbudowana jest bez jednego metalowego elementu. Są tylko tak? I wyłącznie drewnianymi ćwieczkami. Drewno. To warto, jeżeli tak? Już o tym mówię, a warunki były... Tak. Wynikało to z tego, że no, pozwolono tylko na coś takiego, co można bardzo szybko zburzyć. Tak. Chodziło jak to, widać, a to stoi... nie wytrzyma długo, po roku się rozleci. Tak, trzyma do dzisiaj. O to chodziło, stoi do dzisiaj. Tak jest, trzyma do dzisiaj. Więc to jest fenomen, prawda? Łączony wyłącznie drewnianymi elementami. Tak. Bardzo ciekawy jest ten pomnik Marcina Lutra na Bielskim Syjonie, w tym kwartale ewangelickim w Bielsku, który wzniesiony w 900 roku przez wiedeńskiego rzeźbiarza wykonany, Franza Fugla. Przy czym tu jest ciekawa jedna rzecz, on w ogólnym zarysie podobny jest do tych, które znamy z Wittenbergi, z Moguncji, z Eisenach i tak dalej, ale on ma jedną rzecz, której inne pomniki nie mają. Sposób, w jaki on trzyma księgę pisma i trzyma w lewej dłoni prawą rękę opiekuńczo, ochraniająco, rozciąga ją nad nią. To jest niezwykły gest, świadczący o tym, że to jest coś tak cennego, to ja chronię, to jest dla mnie najcenniejsze. To jest gest nałożenia dłoni na słowo. To jest i ochrona, tak. Prawda, tego. Ja tu miałam kiedyś przed zabawną przygodę. Chciałam się zorientować, co mieszkańcy sądzą o tej rzeźbie. Ona stoi na placu przed kościołem i spróbowałam zrobić coś w rodzaju
takiego wywiadu. Idzie jakaś pani z torbą zakupami, więc widać, że mnie sowa. I ja udaję, że ja nie stąd, bo ja mieszkam w Bielsku. Przepraszam panią, czy pani wie, co to jest za rzeźba? Że ja przyjechałam, że chcę się dowiedzieć. I słyszę tak. Proszę pani, to jest najpiękniejsza rzeźba w tym mieście. Więc ja, pełna szczęścia, pytam, a proszę pani, a kogo przedstawia ta postać? No jak to, proszę pani, świętego Marcina. Bardzo mi się to spodobało. Tak to wygląda, proszę państwa. Tak, ale uważała, że jest znakomita i że jej patriotyzm lokalny tutaj w pełni znajduje wyraz, że ona tej cudzoziemce, tej obcej, tej przyjezdnej opowie, że to jest ten najpiękniejszy święty Marcin. Tak. To z takich zabawnych rzeczy, które właśnie się działo. No, tutaj mamy to, o czym pan był łaskaw już wspomnieć, że pojawia się Brandenburgia. To był przecież kuzyn Jagiellonów. No. Ten od hołdu pruskiego. No, tak. No i ich historia jako już związana z jedną konfesją. Tak. I ta Brandenburgia tutaj, ta Marchia, zrazu bardzo skromny teren, gospodarczo bardzo ubogi. Proszę państwa, przecież powiedzmy sobie o jednej rzeczy. Czym był wtedy Berlin? No, prowincjonalnym miasteczkiem. I co się dzieje? Ten elektor brandenburski zaprasza, a raczej otwiera szeroko ramiona na uciekinierów, na wypędzonych. Nie bez powodu o tym mówię. Francji, hugenotów, których około bodajże 30 tysięcy, czy ile ich było, nie policzył chyba nikt do końca, wypędzanych z Francji po nocy świętego Bartłomieja, szli do Brandenburgii. I tutaj, przynosząc ze sobą zachodnie know-how, kulturę ekonomiczną, wielkie umiejętności zawodowe, dali początek rozkwitu tego ośrodka, który zawdzięcza swój początek i swój wielki rozkwit właśnie tym uciekinierom przyjętym przez Brandenburgię w początkach XVII wieku. I to dzisiaj przecież francuskie nazwiska, jakie słyszymy w Berlinie, jak to się nazywa de Maizière, prawda, no to wiadomo, że on z tych hugenotów, prawda? A katedra hugenocka w Berlinie do dzisiaj jednym z najlepszych przykładów tego północnego, takiego wyciszonego baroku, reprezentuje przecież tę tradycję, która stanowi istotny element rozkwitu Brandenburgii, o czym my gdzieś nie pamiętamy w ferworze naszej historycznej, zapętlonej historii. My to dzięki konferencjom pokojowym po II wojnie światowej mamy nawet odrobinę u siebie. Szczecin, tak, hugenowski. I to, że dzisiaj tak. Szczecin no, odkrywa to swoje też dziedzictwo, czy tak. Jakąś tożsamość tak. Hugenockich uciekinierów. Chociaż chyba najpiękniejsze jest to dzieło pana Kroja, tak. Przedstawienie tak. Ślubu gryfickiej księżniczki. No właśnie taki plakat polityczny wręcz. Tak, prawda? Plakat polityczny, ale przepiękna tkanina. Tak. W Szczecinie. Widział pan to tam w Szczecinie w Muzeum Narodowym tak. Jest niestety tylko replika w postaci fresku. Natomiast sama tkanina jest w Muzeum Pomorskim w Greifswaldzie. Tak.
jest rzeczywiście dziełem olśniewającym. To jest taki arras razy cztery. Przepięknie wyhaftowany. No i chyba musiał być stoną wokół bardzo po II wojnie światowej, gdzie tak się tych polskości, tych gryfitów i tej piastowskości. No a tu się okazuje, że oni lutry. Oni lutry. Tak, tak. Także zresztą w Legnicy mamy to samo. Mauzoleum Piastów Śląskich, tak. Którzy byli kalwinistami, ale jako pierwsi ostatnie potomkowie Piastów, to już jest manierystyczna kreacja tego mauzoleum. No oni pierwsi wymyślili sobie tę swoją genealogię od Piasta, także no ci kalwińscy Piastowie tak naprawdę dali nam obraz całej dynastii. To dzisiaj widać, do dzisiaj widać w Legnickich. Wie pan co? Czy można coś powiedzieć poza protokołem, nie do naszego tematu? Ja mam jedną pretensję do śląskich Piastów. Wie pan jaką? Mianowicie, że oni się nie postarali o to, żeby zostać księciem elektorem, kurfürstem. Ich sytuacja polityczna byłaby zupełnie inna. Nie nastąpiłoby to zatomizowanie, to rozbicie, to szarpanie tego Śląska tam i z powrotem. Jakoś instynktu politycznego nie starczyło, albo możliwości, nie wiem, ale taki książę elektor we Wrocławiu, na Wrocławiu, to by było coś. Tak, tak. No właśnie. Tak, proszę Państwa, tutaj kraje bałtyckie i Prusy to osobny wielki temat, oczywiście my to znamy jako też z historią naszą związany obszar ziemię zakonu krzyżackiego, transformacja potem na świeckie państwo i jeszcze coś. Właściwie jest z tej wielkiej tradycji dzisiaj niewiele zostało, bo przecież królewca de facto nie ma. I to jest smutne, że to się gdzieś wytraciło, zostało w pamięci historycznej, ale dzisiaj nie funkcjonuje jako żywy element współtworzący naszą tożsamość środkowoeuropejską dzisiaj, prawda? Królewca nie ma. Zostało to wymazane, wszystkie tak. nazwy są przepisane, tym, że to sowieckoje, tak. Milhausen to gwardiejskoje, tam pochowana jest córka Marcina Lutra. Lutrówna. Małgorzata. Tak. Kaliningrad. Tak, Kaliningrad, prawda. Zmiana nazwy, zmiana istoty rzeczy. No, Stalinogród pamiętamy. A właśnie, Czechy i Morawy, no tutaj naturalnie, tutaj Czesi powiadają, my przecież zaczęliśmy tę sprawę już w wieku XV i na rynku staromiejskim w Pradze mamy przecież wprawdzie secesyjny, ale pomnik Jana Husa. I ta tradycja tych taborytów, wojska husyckie, które wielkim były postrachem dla ościennych krajów, a równocześnie ten element tradycji husyckiej, który staje się właśnie tylko tutaj elementem tożsamości narodowej. Czech utożsamia się z tradycją Jana Husa, nawet jeżeli nie jest husytą w rozumieniu konfesyjnym. Prawda? To właściwie jedyny kraj Europy Środkowo-Wschodniej, który się zidentyfikował z nurtem reformacyjnym, bardzo wczesnym, tym husyckim. Tak, heretyckość i bycie Czechem się splotły po to, żeby dać odpór
katolickiej Austrii. I to się w XIX wieku potem nasiliło jako element nacjonalizmu. Coś, do czego można się odwołać i czym można się odróżnić od Niemców, bo austriackich Niemców. Böhmen to była jednak wspólnota niemiecko-czeska, a potem nastąpiło to ta bardzo silna potrzeba odróżnienia. Tak, tak. I to jest żywe do dzisiaj. Tak. To, jak tylko się przekroczy granicę na Olzie i przejdzie na czeską stronę, to już się czuje tę atmosferę. Bardzo ciekawe to jest. Tak, i w gruncie rzeczy coś bardzo sympatycznego w tym jest, w tym, bo do tego Czesi mają takie specjalne poczucie humoru, one równocześnie potrafią się z siebie uśmiać. Tak. Cóż my... Aha, i tu idzie dalej, tak? Tutaj mamy jeszcze parę plansz, ale to już będzie... Dziękuję. A gdzie to idzie tu? To już tutaj idzie, tak. Jeszcze parę miejsc w Europie Środkowej odwiedzamy. A, no to jest wycieczka wielka na teren górnych Węgier. Dzisiaj powiadamy Słowacja. Jaka Słowacja? Żadna Słowacja, górne Węgry. Pani profesor naraża się na tym przyjaciołom. Nie, ja się strasznie narażam. Tak, tak. To ten obszar przecież był przesiąknięty elementami reformacyjnymi. Do dzisiejszego dnia to jest przecież widoczne, prawda? No właśnie tak, miasta, Spisz, Koszyce. Tak. No i powstanie przeciwko Habsburgom przecież, powstanie Kuruców, o którym my mało wiemy, to było powstanie, w którym nieudane zresztą, gdzie potem wszyscy musieli uciekać i ci powstańcy uciekali dokąd? No do sułtana. Tam był ratunek. To brzmi? Węgrzy zazwyczaj się salwowali ucieczką do Stambułu. Ale dzięki temu mamy mauzoleum Imre Turkoja, który był przywódcą powstania. To jest ten piękny kościół artykularny w Kierzmarku, Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO. A obok jest ogromny historyzujący nowy kościół ewangelicki, który właśnie jest takim dla Węgrów miejscem pielgrzymek narodowych, bo tam właśnie Imre Tokoj ma swój sarkofag. Tak. Przepraszam, że tak wejdę w słowo, może, ale gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać w tamte tereny, to jest taka okazja w ostatnim tygodniu czerwca. Polskie Towarzystwo Ewangelickie organizuje właśnie wyjazd na Węgry do Siedmiogrodu właśnie śladami protestantów, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszamy. Można najlepiej w księgarni na Grodzkiej, przy Grodzkiej się pytać i tam będą informacje. No to właśnie jesteśmy w Siedmiogrodzie. I tu jesteśmy w Siedmiogrodzie. Od razu. Proszę Państwa, tu już zapachniało Orientem. Proszę zobaczyć, przecież to są wszystko elementy już kultury osmańskiej, tureckiej. I tu, o czym Pan wspominał, właśnie ta ceramika. Tak, habańska. Tak. A jeśli odwiedzą Państwo Braszów, bo ta panorama to jest właśnie panorama Braszowa, Kronstadt, to w tak zwanym Czarnym Kościele, to jest luterańska świątynia, główna świątynia miasta, zobaczą Państwo wspaniałą kolekcję anatolijskich kobierców, które przywożono właśnie z Azji Mniejszej, ze Stambułu. Kupcy braszowscy przywozili jako taki rodzaj wotum za szczęśliwą podróż, ale też jakiś rodzaj sztuki abstrakcyjnej, nie przedstawiającej, odwołującej się do jedynego Boga. I w wielu miastach Siedmiogrodu zauważą Państwo, że nawet w takich małych kościółkach wiejskich te dywany anatolijskie są ozdobą. W tym momencie można właściwie powiedzieć, że jeśli je zebrać tak razem, no to jednak te dywany w siedmiogrodzkich kościołach luterańskich stanowią największą w Europie kolekcję anatolijskich, oryginalnych, klasycznych kobierców. Myśmy mieli kolekcję dywanów
wschodnich, w Lwowie i w okolicach Lwowa, to Ormianie u nas z kolei, to inny nurt był, ale też uprawiający ten import wielkiej sztuki dekoracyjnej, orientalnej tutaj funkcjonował, ale to inny nurt, akurat nie związany tutaj z naszymi protestanckimi sprawami. No. Ale w Siedmiogrodzie właśnie też zobaczą Państwo działanie kontrreformacji, tak. Bo przecież najważniejsza świątynia Sybina, właśnie kościół Matka, to ta w tle i Habsburgowie po to, żeby zasłonić, budują tę jezuicką świątynię przy wielkim rynku, no i tak już zostało. Tak. No a tutaj mamy jeszcze bardzo dobry widok naszego tutaj kościoła, tym razem w Mieliczu. Kościół łaski. Tak, tak. I z edukacja to właściwie temat wiodący od samego początku. System edukacji szkolnej, przełożenie Pisma Świętego na języki miejscowe. To wszystko stanowiło właściwie bazę, na której to wszystko funkcjonowało. Przecież obok domu modlitwy budowano szkołę i to było niemal reguła, prawda? To było środowisko piśmienne. Od początku nie znało analfabetyzmu. Rzecz niebywała zupełnie w owym czasie. Wszyscy umieli czytać. Z pisaniem mogło być gorzej, ale czytać czytali wszyscy. Tak, właściwie dokąd się nie udamy, bo my znamy Biblię Brzeską, te największe osiągnięcia, ale pierwszy drukowany tekst w języku rumuńskim to jest luterański katechizm przełożony właśnie i wydrukowany w Sybinie po to, żeby można było z misją postępować właśnie również w te masy chłopskie, góralskie, rumuńskojęzyczne. Tak. Leśne kościoły odkrywano w większości w drugiej połowie XX wieku. Ja się pytam dlaczego. Dlatego, że myśmy nauczyli się cenić kulturę drugiego obiegu. Myśmy zaczęli doceniać coś, co dzieje się poza nurtem oficjalnym, jako nurt bardzo autentyczny, niedozwolony. Samizdat, druk bezdebitowy. Młodzi nie wiedzą, co to jest. My wiemy, starsi. To są te wszystkie nurty, które szły przez kulturę niezależną, niekonfesyjną, ale ona nas uwrażliwiła na podobne zjawiska, które działy się w innych epokach. I dlatego sądzę, nasza wrażliwość i nasz, nawet powiem, entuzjazm odkrywania podobnych zjawisk w innych epokach. One wymagały z jednej strony tej obywatelskości, a z drugiej strony samoorganizacji. Bo przecież ci ludzie, którzy szli tam do lasu na nabożeństwo, to przecież oni musieli się zorganizować. Pastor przyjdzie z Górnych Węgier wtedy i wtedy. Trzeba przekazać wiadomość, a równocześnie nie zdradzić policji habsburskiej. Pójść do tego lasu, wystawić czujki i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten element samoorganizacji i działania poza oficjalnym nurtem dozwolonych praktyk w zakresie tej zakazanej konfesji znalazło w nas zrozumienie czasów, kiedy żyliśmy także z kulturą drugiego obiegu. I dlatego sądzę, że jesteśmy dzisiaj otwarci, wrażliwi na to, co działo się w tamtym czasie, w innych zupełnie okolicznościach, w epoce kontrreformacji w stosunku do tych mniej
mniejszości, a ci wszyscy przecież ludzie to byli piśmienni. Oni byli skromnie uposażeni, bogate to towarzystwo nie było, ale czytać i pisać umieli. Przecież to się przemieszczało, towarzystwo, bez ustanku. Którędy, gdzie to było wszystko bardzo chaotyczne. Przecież oni nie byli zorganizowani. To były wyprawy, z których część się nie udała, prawda? Część trafiła w próżnię. Część trafiła na nowe miejsce, gdzie mogli się zakorzenić, ale inni nie. I sądzę, że tutaj był kłopot, jak to przedstawić, zwłaszcza, że to różnie wyglądało w różnych krajach Europy. I autorzy zdecydowali tylko kilka takich punktów orientacyjnych tu pokazać, bo więcej pokazać się po prostu nie dało. Ale ja może powiem mały wtręt, który tutaj nie istnieje w tym. Czy wiecie Państwo, skąd się bierze nazwa musztarda sarepska? Nie? Nie wiecie? Protestanccy Niemcy nadwołżańscy w czasach Katarzyny II robili musztardę nad Wołgą, a nazwa Sarepta wzięli od starobiblijnej postaci tej wdowy Sarepty, która opowiedziana w Biblii stała się tematem, z którego wzięto nazwę do tej właśnie musztardy, bardzo specyficznej, takiej gruboziarnistej. Ja tego też nie wiedziałam, za głowę się chwyciłam, kiedy to przeczytała, że takie rzeczy się działy. Musztarda sarepska. Bo wiem o musztardzie kremskiej, o musztardzie takiej innej, ale sarepska. Tak. No więc to tak przy okazji. Uciekinierzy wyznaniowi. Ludzie, którzy decydują się na opuszczenie swojego domu, swojego dorobku, swojego miejsca zamieszkania, swojej egzystencji. Prawda? Przecież za tym, za każdym razem jest jakiś wielki dramat. Dramat za i dramat w trakcie i dramat przed. I po. Są trzy dramaty w jednym. Tak, tak. Dramat. Dobrze, jeżeli to się nie kończyło katastrofą. Tak. I tutaj no, problem jeszcze bardziej kłopotliwy, jak pokazać odbudowywanie pamięci. I znowu mamy tylko kilka takich uderzeń ilustracyjnych, których statystyka bezlitośnie ukazuje, jak kształtuje się dzisiaj procentowy udział żywiołu protestanckiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce jest on najmniejszy, 0,38%. Nawet niżej niż w zlaicyzowanych Czechach. Tak jest. Estonia 11, Łotwa 20, Litwa 1,1, Rumunia 5, Rosja 1,4, Słowacja 2,7 i tak dalej. Ale jednocześnie, pani profesor, na przykład spójrzmy na katedrę w Kaliningradzie Królewcu. Ona przez całe po wojnie stała jako wypalony wrak, ruina. I ta jej niedawna odbudowa, bo przecież to są lata 90., no jest takim sygnałem, że Rosjanie kaliningradzcy upominają się jednak o to, że nie chcą mieszkać na ziemi, która jest wygumowana, która ma wszystkie nazwy zamazane i zmienione, że chcą być, chcą jakby umoić, przyswoić sobie, zaakceptować pamięć o Królewcu. I
I stąd ta odbudowa, już nie Muzeum Emanuela Kanta, niestety nie świątynia, ale sala koncertowa, ale jednak jeden z najważniejszych znaków w panoramie miasta na środku Wyspy Miejskiej na Pregole. I ta sama historia w Bielsku Białej, która jest dziełem pani profesor. Ach, proszę państwa, to jest historia nie moja, to jest historia księdza biskupa Jana Szarka. To jest jego dzieło. A to było wszystko tak. Przed wojną, były to lata 30., proboszczem parafii ewangelickiej na Bielskim Syjonie był Ryszard Wagner. Nazywał się tak jak muzyka. I znalazł sytuację niezwykłą. Na cmentarzu ewangelickim, na którym chowano od paru dziesięciu lat zarówno wyznanie mojżeszowe, jak i ewangelickie, był nagrobek rodziny Friedlanderów. I ten nagrobek w postaci pięknej tumby przez wiedeńskich kamieniarzy zrobionej po kilkudziesięciu latach się rozpadł. Rodzina Friedlanderów wyjechała do Wiednia. Ten Friedlander to jest ten, który potem założył Neue Freie Presse we Wiedniu. Co z tym zrobić? Położono płytę na ziemi, a boki tej tumby stały z boku. Nie wiadomo było, co z nią zrobić. Czy rodzina zgodzi się, żeby użyć wtórnie te elementy tej tumby grobowej do innego celu? Tak jest, zróbcie to. I wobec tego Wagner bierze i stawia na bielskim Sionie studnie pastorów. To, co tutaj państwo widzą, z inskrypcjami, które przypominały najbardziej zasłużonych pastorów od czasów kontrreformacji do współczesności. Wśród nich dla mnie najciekawszą postacią jest Jerzy Trzanowski. Jerzy Trzanowski, o którym mówiono, że to jest słowiański Luter, pochodzi z Trzanowic na Zaolziu, gdzie zresztą jest bardzo piękne, malutkie jego muzeum. To był kompozytor, poeta, teolog i muzyk. My w tej chwili robimy nagranie jego utworów zapisanych w Citara Sanctorum. To jest zbiór jego kompozycji, które wzięli na warsztat rodzina kalwińska z Poznania, która odtworzyła instrumenty, odtworzyła wszystkie dźwiękowe elementy łącznie z tekstem i w tej chwili kończymy nagrania w Wiśle i w formie płyty przyślemy na wiosnę. Państwu mogą zrobić tutaj koncert Trzanowskiego. Nie słyszeliśmy tej muzyki od 400 lat, bo nikt jej nie grał. Ci nasi poznańscy przyjaciele to zrobili i muszę powiedzieć, jest to muzyka niezwykła. Z początku XVII wieku, przed Bachowska, z elementami instrumentalnymi, śpiewem i recytatywem. Citara Sanctorum. Ciekawe. To taki miejscowy element. On tutaj, Jerzy Trzanowski, jako Georgius Tranoscius, jest umieszczony też na tej studni pastorów. Dlaczego studnia? Dlatego, że tam zrobiono sadzawkę wodną pierwotnie. Tej sadzawki teraz już nie ma ze względów konserwatorskich, nie dało się tego utrzymać, ale teraz przychodzi czas powojenny, no i kłopot. W ramach akcji odniemczania wszystkie napisy niemieckie wyrzucić. No to wyrzucili. I zostało takie torzo, które już nikt nie wiedział, co to właściwie jest. I ksiądz biskup Szarek
powiada, słuchajcie, musimy z tym zrobić porządek. Restytuujemy studnie pastorów. Wiem, że skupię wszystko świetnie, tylko my wiemy, co na której stronie było napisane, tylko jak było napisane, tego już nie wiemy. I powstał problem. Georgius Tranoscius. I po kolei wszyscy. Dobrze, to możemy zrekonstruować. Ale tam było jeszcze coś. I tam były jakieś cyfry. I tam były jakieś daty. Co to było? Siedzieliśmy nad tym pół roku. Odtworzyliśmy wszystko. Ale jedno słowo nie dało się odtworzyć żadną miarą. Coś było napisane we wszystkich czterech przypadkach. Wykuli, zniszczyli, ale zostały tylko resztówki, jakieś L i T na końcu. Rostą się ziemia, co to było? Zdecydowaliśmy, nie wiemy, zostawimy to, niech to pozostanie jako ślad nieodtworzony. Ja już mówię, księże biskupie, zostawimy to. On mi jeszcze coś daje, a niech pani jeszcze przejrzy to tam. Ja przeglądam, patrzę wydania tekstów przedwojennych i tam jest opis. Georgius Tranoscius claruit. Zgadza się. L, tak. Claruit, łacińskie słowo. Błyszczy, lśni, jest świetny, znakomity. Zgadza się. Tak to wyglądało. Dwa lata temu studnię odtworzono i to, co Państwo tu na zdjęciu macie, to jest właśnie ta zrekonstruowana, tutaj mamy Georgius Tranoscius i cały napis. I tu po kolei wszyscy Schmitz i po kolei wszyscy pastorzy, którzy tu złotymi, dosłownie w przenośni z głoskami przywróceni pamięci, a na wierzchu jest róża luterańska i do tego jeszcze ktoś, kogo dodatkowo tutaj dodano, mianowicie Theodor Haase, którego przedstawiać nie muszę. Jedna z największych postaci przełomu XIX-XX wieku. Poseł do parlamentu wiedeńskiego, założyciel szpitala w Cieszynie. Wybitna postać jako osobowość życia publicznego, poza tym, że no, był pastorem. Także w tej formie ta studnia teraz funkcjonuje jako bardzo specyficzny rodzaj upamiętnienia, właściwie przywrócenia pamięci, bo to wszystko było już wymazane i zostało, czyli było właśnie totalne oblivio i przywrócona została pamięć tego właściwie nie pomnika, ale osób, które były upamiętnione, a więc tych budowniczych kościoła, tych, którzy rekonstruowali pewne rzeczy, którzy budowali szkołę i tak dalej, prawda? Czyli cała jakaś historia, która w jednym obiekcie zostaje uwieczniona. Ona stoi na osi kościoła. To z takich ciekawych rzeczy, najświeższych, prawda? Z takich ciekawych. Także jak Państwo tam kiedyś pojadą, zobaczą, to z jednej strony stoi Marcin Luther, a z drugiej strony jest właśnie ta studnia pastorów. Pani profesor, ja tak, myślę, że tyle. To jest doskonała puenta, bo taki jest też, był zamysł tego spotkania i tej wystawy, żeby przywracać pamięć, żeby krzewić świadomość, czym protestantyzm był dla Europy Środkowej. Także bardzo pani profesor dziękuję za tę opowieść ilustrowaną wystawą, a Państwu bardzo dziękuję za cierpliwość i wytrzymałość, że przeszli Państwo z nami ten szlak środkowoeuropejski. 500 lat historii.